Otwórzcie, proszę, Ewangelię Marka, ósmy rozdział. Będziemy dzisiaj czytać wersety od 27 do 30. Ewangelia Marka, ósmy rozdział. Od wersetu 27. Do wersetu trzydziestego. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich, za kogo ludzie mnie uważają? A oni mu odpowiedzieli: Jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich: A wy? Za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiadając rzekł mu, tyś jest Chrystus. I nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. Przeczytajmy jeszcze kolejne trzy wersety. I zaczął ich pouczać o tym, że syn człowieczy musi wiele cierpieć. Musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Badania społeczne pokazują, że w świecie zachodnim przynajmniej 50% ludzi nie jest w stanie odróżnić opinii, od rzeczywistości. Czym jest opinia, a czym jest rzeczywistość? Gdybyście wy mieli odpowiedź na to pytanie, czy zdolni bylibyście rozróżnić te dwie rzeczy? Czym jest opinia, a czym jest rzeczywistość? Te badania społeczne pokazują, że w takim razie przynajmniej połowa ludzi w podejmowaniu decyzji bazuje o wiele bardziej na swoich opiniach niż na faktach. Bazuje o wiele bardziej na tym, co im się wydaje, na tym, co oni sami myślą o otaczającej ich rzeczywistości i tak dalej, niż na samej rzeczywistości. I oczywiście, kiedy nasze opinie pokrywają się z rzeczywistością, a tak się zdarza, no to dobrze. Problem jednak pojawia się, kiedy nasze opinie nie są zgodne. Nasze opinie na jakiś temat nie są zgodne z rzeczywistością. Dotyczącą danego tematu, znam osobę na przykład, która za nic na świecie nie wsiądzie do samolotu, ja myślę, że buldożerem ciężko byłoby ją zaciągnąć, jej opinia na temat samolotów jest taka, że są najgorszym możliwym środkiem lokomocji, że absolutnie samolotom nie można ufać. Rzeczywistość jednak jest taka, że oczywiście, jeżeli samolot. Jest w jakimś wypadku, no to zazwyczaj efekty tego wypadku są tragiczne, to jednak mimo wszystko samolot pozostaje jednym z najbezpieczniejszych środków lokomocji dzisiaj. To są fakty, taka jest rzeczywistość. Jest istotna różnica pomiędzy tym, co nam się wydaje, a pomiędzy tym, co jest. Jest istotna różnica pomiędzy naszą opinią, ja myślę, że. A rzeczywistością. Różnica między opinią a rzeczywistością ma także znaczenie w odniesieniu do osób. Nie tylko do zdarzeń, rzeczy, ale do osób i do relacji. Na przykład, to, co może mi się wydawać, że inni myślą na mój temat, może drastycznie różnić się od tego, co faktycznie ludzie myślą na mój temat. Co więcej, to, co inni myślą o mnie, może różnić się od tego, co faktycznie jest prawdziwe na mój temat w istocie wiele problemów w naszych relacjach czy relacjach rodzinnych, małżeńskich czy w ogóle w relacjach w kościele w pracy, wszędzie dookoła wiele tych problemów wynika z tego że w sposobie w jaki odnosimy się do siebie nawzajem bazujemy o wiele bardziej na naszych opiniach na temat innych osób aniżeli na faktach Wiele problemów wynika z tego, że w naszych relacjach bazujemy na założeniach, bazujemy na domysłach, a niekoniecznie na rzeczywistości. Według naszej opinii uważamy, że druga osoba w danej sytuacji chciała nas skrzywdzić, chciała nas oszukać, chciała nas zranić i z danej relacji zaczyna robić się bałagan, kiedy my zaczynamy, zaczynamy bazować na domysłach i naszych opiniach bardziej niż na rzeczywistości. Jest istotna różnica pomiędzy tym, co nam się wydaje, a tym, co jest, pomiędzy opinią a rzeczywistością. Jeszcze jeden przykład. Pamiętam, jak podczas jednej z moich podróży do Stanów Zjednoczonych, aby tam mówić o naszej fundacji, Centrum Edukacji Chrześcijańskiej, stojąc przy stoisku cechu cech to jest ten akronim od Centrum Edukacji Chrześcijańskiej. Na dużej konferencji w Stanach Zjednoczonych, konferencji kościelnej, konferencji chrześcijańskiej, na tej dużej konferencji miałem stolik, na którym prezentowałem naszą fundację, i zatrzymał się w pewnym momencie pewien starszy mężczyzna przy moim stoisku. Ja grzecznie zamieniłem z nim dwa słowa, ale szybko go zbyłem, zakładając, że to jest jakiś zwyczajny człowiek, a tam był stół z przekąskami. I uznałem, że to jest pora, żeby jednak udać się po przekąski aniżeli rozmawiać z nim. No i stojąc przy przekąskach, inny mój znajomy, mój znajomy, który tam był, powiedział: "O, widziałem, że rozmawiałeś z Jeffem Williamsem. No fajnie, tylko kto to jest Jeff Williams?". No więc Jeff Williams, jak się okazało, jest bogato wyróżnionym astronautą amerykańskim. Jest drugim. Jeżeli chodzi o ranking NASA pod względem ilości dni spędzonych w przestrzeni kosmicznej, Jeff Williams spędził 534 dni w przestrzeni kosmicznej. Pracował nad setkami kosmicznych eksperymentów, okrążył orbitę Ziemi ponad 2800 razy, zrobił więcej zdjęć z kosmosu, Ziemi z kosmosu, niż jakikolwiek inny człowiek w historii ludzkości. Wiele z jego zdjęć można obejrzeć w jego książce pod tytułem Dzieło jego rąk spojrzenie na Boże, stworzenie z przestrzeni kosmicznej. A to dlatego, że Jeff, oprócz tego, że jest znanym i wyróżnionym astronautą, jest bardzo oddanym i dojrzałym chrześcijaninem. I teraz tak się zastanawiam znaczy ja wiem, nawet się nie zastanawiam, że gdybym wiedział, kim faktycznie jest ten człowiek. Starałbym się go zatrzymać przy sobie jak najdłużej, aniżeli go zbywając dwoma grzecznymi zdaniami. Raczej bym zrobił wszystko, żeby go zatrzymać przy sobie i wypytać go jak najwięcej o jego doświadczenia w kosmosie. Jest istotna różnica pomiędzy tym, co nam się wydaje, a tym, co jest, pomiędzy opinią a rzeczywistością. I ma to szczególne znaczenie, znaczenie najwyższej wagi, kiedy dotyczy osoby Jezusa. Kiedy dotyczy osoby Jezusa, to co nam się wydaje, to co jest naszą opinią, może różnić się drastycznie od tego, co jest rzeczywistością. W tym kraju chyba każdy ma jakąś opinię na temat Jezusa. Oczywiście są miejsca na świecie, gdzie nikt o nim w ogóle nie słyszał. W naszym kraju każdy coś o nim wie, każdy coś o nim myśli, każdy ma opinię na jego temat. A to, jaka jest Twoja opinia na temat Jezusa. Będzie decydować o tym, w jaki sposób będziesz się do Niego odnosił, jak Twoje życie będzie wyglądać w stosunku do Niego, ale co więcej, Twoja opinia na temat Jezusa będzie decydować o tym, jak On odniesie się do Ciebie, jak On odniesie się do Ciebie, jak będzie wyglądać Twoja wieczność, a także jak będzie wyglądać Twoje życie już tutaj i teraz. Pytanie więc brzmi, czy rozpoznajesz w Jezusie tego, kim on faktycznie rzeczywiście jest? Czy Twoja opinia na temat Jezusa jest zgodna z rzeczywistością, czy pokrywa się z prawdą? Czy może Twoja opinia jest jedynie Twoją prywatną opinią? Opinią, która nie bazuje wcale na rzeczywistości. Opinią, która tak naprawdę bazuje na, albo na Twojej intuicji, albo na Twojej tradycji, albo na Twoim wychowaniu? Na kulturze, a może nawet na religii. Dzisiejszy fragment jest o rozpoznawaniu tożsamości Jezusa, a nie tylko Jego tożsamości, ale także tego, co to znaczy za Nim podążać. Ten fragment podzielimy na dwie części. Dzisiaj spojrzymy na wersety 27 do 30, jaka jest tożsamość Jezusa, wersety 31 do 33 mówią o tym, co to znaczy za Nim podążać, jaki jest Jego plan, co to znaczy iść za Nim. I mamy tutaj Jezusa zadającego najważniejsze pytanie na jakie człowiek będzie musiał odpowiedzieć. Są różne pytania w życiu, niektóre trywialne, niektóre znaczące, pytanie na przykład czy wyjdziesz za mnie jest pytaniem, które ma ogromne znaczenie. Ale tutaj pada najważniejsze pytanie na jakie w życiu ktokolwiek kiedykolwiek będzie musiał odpowiedzieć. Za kogo go uważacie? Kim jest Jezus? Marek już nam powiedział, kim jest Jezus. W Marka 1,1, na samym początku, w pierwszym wersecie swojej Ewangelii, napisał, że jest to początek Ewangelii Jezusa, Chrystusa, Syna Bożego. Ciekawe jest to, że kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę, to nie ogłasza wszem i wobec ja jestem Mesjaszem. Oto kim ja jestem. Zamiast tego Marek raczej pokazuje nam, że miało miejsce stopniowe ujawnianie i rozpoznawanie tożsamości Jezusa, którego punktem kulminacyjnym jest nasz dzisiejszy fragment. Nasz dzisiejszy fragment jest punktem kulminacyjnym Ewangelii Marka, jest punktem zwrotnym. Tu się wszystko zmienia. Wszystko, co było do tej pory, prowadziło do tego punktu. Stopniowo ujawniana tożsamość Jezusa nagle znalazła się na ustach Piotra. On w końcu rozpoznał po raz pierwszy w Ewangelii Jana: jakikolwiek człowiek wyznaje, że Jezus jest Chrystusem. Do tej pory przez osiem rozdziałów w Ewangelii Marka tylko Bóg i tylko demony rozumiały, że Jezus jest Chrystusem. Teraz, pierwszy raz, to zrozumienie zgodne z rzeczywistością, prawdą, tak jak objawił ją Bóg, znajdujemy na ustach Piotra. Ten fragment jest punktem zwrotnym. Wszystko do Niego zmierzało, do wyznania o Jezusie, że jest Chrystusem. Do tego miejsca uczniowie nie widzieli, jak nawet sam Jezus o nich mówi: Macie oczy, a nie widzicie, nie słyszeli, macie uszy, a nie słyszycie, i mieli nierozumne serca. Lecz teraz Piotr rozumie. I choć rozpoznaje, kim jest Jezus, to nie rozpoznaje Jego planu. To szczególnie widzimy to w wersetach 31 do 33, na co spojrzymy następnym razem. Piotr rozumie, kim jest Jezus, że Jezus jest Chrystusem, ale nie rozumie, jakiego rodzaju Chrystusem Jezus przyszedł być, jakiego rodzaju Mesjaszem przyszedł być. Więc od tego miejsca w Ewangelii Jana, od tego punktu zwrotnego, Jezus zaczyna zmierzać do Jerozolimy, trzykrotnie zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. I ta cała część, ta druga część Ewangelii Marka zaczyna skupiać się na mesjańskim dziele Jezusa jako tego, który przyszedł służyć i złożyć swoje życie jako okup za wielu. Ciekawe jest to, że fragment poprzedzający nasz dzisiejszy fragment to jest fragment o uzdrowieniu niewidomego. Ciekawe jest to, że to uzdrowienie tamtego niewidomego następowało w kilku stadiach, jak pamiętacie, od bycia kompletnie niewidzącym, po częściowe widzenie, aż na koniec po widzenie kompletne. Jak 25 werset byśmy przeczytali, to tam czytamy, że potem znowu Jezus położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I to jest to, czego. Pragnie Marek dla swoich czytelników, aby wyraźnie zobaczyli, wyraźnie rozpoznali i w pełni uznali tożsamość Jezusa jako tego, który jest Chrystusem, Synem Bożym, który jest treścią dobrej nowiny dla świata, Ewangelii Bożej. Ale podobnie jak w przypadku uczniów Jezusa, wydaje się, że Marek sprytnie komponuje swoją Ewangelię. W taki sposób, by pokazać nam, że czasami może być potrzebne na to trochę czasu, że to odkrywanie i uznawanie tożsamości Jezusa może mieć miejsce stopniowo. I to jest ok. I to jest w porządku. Tak więc jesteśmy w tym miejscu dzisiaj, 8:27 do 30. Towarzyszymy Jezusowi i Jego uczniom, znajdujemy się w północnym regionie Izraela. W okolicy Cezarei Filipowej. To jest jakieś 50 kilometrów od północnego brzegu Morza Galilejskiego. Jakbyście spojrzeli na mapę Izraela, 50 kilometrów w górę, górna granica Izraela na północ od morza. To jest Cezara Filipowa. Podróż z Bethsaidy do Cezarei Filipowej trwała minimum dwa dni. Więc tam się udali. Cezara Filipowa była miastem rzymskim. Tak wygląda ona dzisiaj, jak widzicie na tym slajdzie. Można tam w Cezarei Filipowej zobaczyć taki charakterystyczny obraz tej ogromnej groty, wykutej w skalę, znaczy ona nawet nie jest wykuta, ona naturalnie tam powstała. Ta grota wygląda jako otwarta paszcza, i to właśnie tutaj znajduje swoje źródło znana rzeka Jordan, w której Jan Chrzciciel chrzcił i Jezus został chrzczony. To właśnie ona wypływa z tych skał, które znajdują się w okolicy Cezarei Filipowej, w północnych górach Izraela. Następny slajd, zobaczycie, tak prawdopodobnie wyglądała Cezarea za czasów Jezusa. Z odkryć archeologicznych wiemy, że znajdowała się tam po jednej stronie tej, tej groty, tej paszczy, znajdowała się świątynia Boga Pan, Boga, który był przedstawiany jako półczłowiek. Jako półbóg, e, pół obrońca zwierząt, władca sił natury i przyrody. Po drugiej stronie, tuż obok, e, znajdowała się druga świątynia, inna świątynia, świątynia kultu imperialnego. Konkretnie świątynia ku czci cesarza Augusta, rzymskiego cesarza Augusta, którego narodziny zostały ogłoszone w kronikach rzymskich jako początek dobrej nowiny. Dla świata. I to właśnie była świątynia na jego cześć. Innymi słowy, Cezara Filipowa to było miejsce bardzo pluralistyczne, bardzo pogańskie, gdzie z jednej strony czczono naturę, siły przyrody, a z drugiej strony czczono siły polityczne czczono cesarza i Rzym. Był to świat wielu bogów, wielu religijnych opcji. Wielu pomysłów na życie i wielu sposobów na życie. Niewiele różniło się to od tego, w jakich czasach my żyjemy dzisiaj. I to właśnie w tym miejscu, w Cezarei Filipowej, Jezus przepytuje uczniów, czy oni rozpoznają to, kim On jest. On, Jezus z byle jakiego Nazaretu, syn cieśli. Więc zadaje im pytanie, najpierw pytając ich o opinię publiczną. Za kogo ludzie mnie uważają? To było oczywiście dobre pytanie. Zaczął od tego, co ulica o nim mówi, zamiast zwrócić się bezpośrednio do nich, co inni sądzą na jego temat. I w wersecie 28 widzimy niektóre z odpowiedzi. One nie wyczerpują tematu, bo jak czytamy Ewangelię od początku do końca, to widzimy, że tych opcji było więcej, ale tu znajdujemy niektóre z nich. Jedni za Jana Chrzciciela, powiadają uczniowie, Niektórzy uważali, że Jezus jest Janem Chrzcicielem, który z martwych wstał, który powstał z martwych, wrócił do życia. Mamy przykład takiego myślenia już nawet w Ewangelii Marka. Jeżeli pamiętamy Ewangelię Marka, szósty rozdział: Król Herod uważał, że Jezus jest z martwych Janem Chrzcicielem. Kiedy Jezus zyskiwał popularność, czytamy, że kiedy Herod o tym usłyszał, powiedział Marka 6:16, że Jezus to Jan którego ja kazałem ściąć, on z martwych Inna opcja, czytamy werset 28, inni za Eliasza. Eliasz z kolei był prorokiem Starego Testamentu, który nie umarł, ale został porwany w cudowny sposób do nieba. I wielu ludzi w Izraelu uważało, że Eliasz kiedyś powróci, powróci na ziemię, aby ogłosić, że sam Bóg przychodzi. Aby władać Ziemią, jak czytamy w księdze Malachiasza. Malachiasza trzeci rozdział pierwszy i dwudziesty trzeci werset. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną, mówi Pan. Poślę Wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Więc ludzie się zastanawiali: może to Jezus jest właśnie tym Eliaszem. Może to on jest tym, który przychodzi przed samym Bogiem, który przyniesie rządy na ziemię. I werset 28 dalej czytamy jeszcze inni za jednego z proroków. No i nawet jeżeli nie był Eliaszem, to na pewno był jednym z proroków, jak prorocy Starego Testamentu, jak Jeremiasz, jak Izajasz przynosi naukę, słowo od Boga, jak jeden z wielkich proroków Starego Testamentu. Więc tutaj to były niektóre z przykładów opinii publicznej, i wszystkie te odpowiedzi, zauważmy, że były dość pochlebne. Jezus był jak jeden z dawnych, starotestamentowych bohaterów. Pozytywne opinie o nim krążyły, choć oczywiście wiemy z Ewangelii, że też krążyły i negatywne opinie na jego temat. W Ewangelii Marka czytaliśmy, że uważano go za Belzebuba. Uczeni w piśmie i faryzeusze uważali go za Belzebuba, za bluźnierce. Jego rodzina uważała go za chorego umysłowo, że odszedł od zmysłów. Jeżeli pamiętamy tę historię, też z Ewangelii Marka. Ale tutaj wymienione są te pozytywne. Jeśli by zapytać dzisiaj, za kogo ludzie uważają Jezusa, no to myślę, że nikt, mało kto, odwołałby się do postaci starotestamentowych, jak to miało miejsce tutaj. I poza kilkoma wyjątkami, jak na przykład podważaniem, że w ogóle ktoś taki jak Jezus żył, bo i zdarzają się takie osoby, które no chyba totalnie są ignorantami, jeżeli chodzi o historię, bo życie Jezusa jest dość dobrze udokumentowanym faktem historycznym, No ale poza tymi paroma wyjątkami, jak właśnie podważanie, że ktoś taki, jak on w ogóle żył, to wydaje mi się, że zazwyczaj, zazwyczaj ludzie dość pochlebnie się o nim wypowiadają. Był prorokiem, Uważają muzułmanie, jednym z miliona bogów, jak uważają Hindusi. Niektórzy wzorują się dzisiaj nawet w świecie biznesu. Widziałem przypadki, znalazłem na internecie w tym tygodniu, że był wspaniałym przywódcą, był w stanie założyć religię chrześcijańską jako wzorzec przywództwa. Był dobrym nauczycielem, głosił mądrą naukę, był bardzo moralnym człowiekiem o wielkich ideałach, o wielkich wartościach. Nauczał wiele bardzo praktycznych, dobrych zasad, miłować siebie nawzajem, miłować bliźniego, jak siebie samego i tak dalej, i tak dalej. Jednak każda z tych opinii nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Dotyka rzeczywistości, ale wciąż pozostaje jedynie opinią. Bo Jezus ukazany jest nam nie jako jedynie jedna z postaci w historii ludzkości. Ale Jezus ukazany jest nam jako ten, który pisze historię, jako ten, do którego historia należy, jako ten, na którym cała historia się skupia, jako ten, który jest centralnym punktem całej historii. Co więcej, Jezus nie jest jedynie jak prorok, który przyszedł, aby mówić od Boga, ale ukazany jest dla nas na kartach pisma jako ten, który mówi i czyni rzeczy, jakie czyni. I mówić może tylko Bóg. Co więcej, nawet sam nazwany jest słowem od Boga, jest żywym słowem, jest słowem Boga, ucieleśnieniem słowa Boga. Dalej, Jezus nie jest jedynie moralnym człowiekiem o wielkich ideałach i wielkich wartościach, ale ukazany jest dla nas jako ten, którego życie jest absolutną definicją moralności, absolutnym standardem dobroci. Do tego stopnia, że nawet Jego wrogowie, kiedy chcieli Go oskarżyć, nie byli w stanie oskarżyć Go za żadne uchybienie. Jezus jest wyjątkową postacią. Jest wyjątkowy w tym, że jest Panem historii. Jego przyjście, życie, śmierć wypełniły blisko 300 pradawnych proroc. Wyjątkowy w tym, jak nauczał, w tym, co czynił, jak żył, w tym, jak umarł i w tym, jak zmartwychwstał. Jest absolutnie wyjątkowy Uczniowie widzieli to od miesięcy, od pierwszego do ósmego rozdziału widzieli, jak Jezus uzdrawiał choroby, jak panował nad siłami natury, jak swoim słowem uciszał fale i wiatr, jak wypędzał demony, a nawet ich legiony, widział jak przywracał do życia martwych. I zastanawiali się wielokrotnie może pamiętamy z poprzednich kazań kim jest ten człowiek? Kim jest ten człowiek? Jezus więc wraca się do nich i pyta w wersecie 29, za kogo wy mnie uważacie? Za kogo wy mnie uważacie? Sobie myślę, że może nastąpiła chwila ciszy, może spojrzeli na, na siebie nawzajem, za dumą, aż Piotr, no bo kto inny, jak nie Piotr, otworzył usta, zwrócił się do Jezusa i mówi, Ty jesteś Chrystusem. To stwierdzenie było stwierdzeniem wyrażającym wiarę Piotra jak najbardziej, ale było stwierdzeniem, które po prostu było zgodne z rzeczywistością. Było stwierdzeniem zgodnym z prawdą. To już nie była opinia jedynie jakichś ludzi, a to był fakt. I wiemy o tym, że to było stwierdzenie zgodne z rzeczywistością, bo Mateusz w swojej relacji tych wydarzeń mówi o tym. Jezus zwraca się do Piotra i mówi: Piotrze, samo niebo tobie to objawiło. To, co Ty zauważyłeś i stwierdziłeś na mój temat, jest zgodne z tym, co samo niebo wie i myśli na mój temat. Jest zgodne z rzeczywistością, tak jak definiuje ją Bóg. Rozpoznałeś moją tożsamość. I to pytanie jest aktualne dzisiaj. Ono jest aktualne dzisiaj dla każdego z nas. Za kogo uważasz Jezusa? Czy rozpoznajesz Jego rzeczywistą tożsamość? Co Piotr miał na myśli, mówiąc, że Jezus jest Chrystusem? Co się zawiera w tym stwierdzeniu? Chrystus to grecki odpowiednik hebrajskiego słowa Mesjasz, a Mesjasz z hebrajskiego oznacza ten, który jest namaszczony. W Starym Testamencie tymi, którzy otrzymywali namaszczenie, byli królowie. Królowie otrzymywali namaszczenie i w ten sposób, poprzez namaszczenie byli autoryzowani do tego, żeby rządzić Bożym ludem w imieniu Boga, żeby rządzić Izraelem w imieniu Boga. W czasach Jezusa Izrael nie miał króla. Już od wielu, wielu lat północne królestwo Izraela, Izrael się podzielił na północne i południowe królestwo. Północne królestwo Izraela zostało zdobyte w 722 roku przed naszą erą, przed Chrystusem i ludzie zostali uprowadzeni do niewoli, królestwo zostało zniszczone przez Asyrię. Natomiast południowe królestwo zostało zniszczone wraz z Jerozolimą w 586 roku przed Jezusem i ludzie zostali uprowadzeni do niewoli przez Babilon, przez Nabuchodonozora. I od tamtej pory Izrael nie miał króla. Od tamtej pory nad Izraelem przez pokolenia panowali Okupanci Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja, a w czasach Jezusa Rzymianie nie mieli króla, byli pod rządami okupanta. Więc Izraelici od wielu stuleci wyczekiwali, wypatrywali z nadzieją przyjścia Mesjasza, przyjścia namaszczonego Bożego Króla. Namaszczonego Bożego Wybrańca, który będzie politycznym przywódcą, który w końcu pokona wrogów, pokona okupantów, który w końcu wyzwoli Izrael, uczyni go narodem pełnym prawa i sprawiedliwości, narodem żyjącym w posłuszeństwie Bogu. Mesjasza, który będzie panował nie tylko nad samym Izraelem, ale będzie panował nad wszystkimi narodami. Tego wyczekiwali. Te tęsknoty, aż, aż gotowały się w nich. W tym momencie, po tych kilkuset latach, kiedy Jezus chodził po ziemi. I to wszystko to były właściwe oczekiwania. To nie były złe oczekiwania, to były oczekiwania oparte na proroctwach i prawdach Pisma Świętego, prawdach Starego Testamentu. Jezus zresztą sam rozpoczął swoją publiczną służbę ogłoszeniem w pierwszym rozdziale, że oto królestwo Boże przybliżyło się. Jezus zaiste był wybranym Bożym Królem, jest wybranym Bożym Królem, jest Mesjaszem. I chociaż Piotr słusznie ocenił tożsamość Jezusa, że on jest Mesjaszem, on jest Chrystusem, Chrystusem, Mesjaszem, namaszczonym, wybranym przez Boga, tym, który ma rządzić w imieniu Boga światem, Bożym Ludem i wszystkim, to pomylił się co do czasu i do sposobu. Piotr pomylił się co do czasu i co do sposobu. Pomylił się co do czasu, bo Królestwo Boże faktycznie miało zejść na Ziemię i miały nastąpić rządy sprawiedliwości i pokoju. Ale jeszcze nie tym razem. Jeszcze nie teraz. Nie przy tym przyjściu. Pomylił się co do sposobu. Bo Mesjasz nie planował wypełnić swojej misji wielkimi podbojami politycznymi, militarnymi, jako przywódca wojskowy, jako silniejszy i potężniejszy cesarz, silniejszy i potężniejszy od cesarza. Nie. Jego sposób miał być całkowicie inny. A to dlatego, że największy problem Bożego Ludu. To nie jest problem niewoli politycznej, ale niewoli grzechu. Więc sposób miał być też inny. Ich największym problemem nie były konsekwencje niewoli politycznej, bycia pod opresją okupanta, ale największym, największym problemem Bożego ludu są konsekwencje niewoli grzechu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego rozwiązaniem musiało być, rozwiązaniem, które przynosi Mesjasz, wybrany przez Boga Król, musiało być wyzwolenie przede wszystkim z mocy grzechu i z kary grzechu. Jak ktoś powiedział bardzo trafnie, gdyby naszym największym problemem były finanse, Bóg przysłałby nam ekonomistę. Gdyby naszym największym problemem było zdrowie, Bóg przysłałby nam lekarza. Gdyby naszym największym problemem była cywilizacja, Bóg przysłałby nam naukowca, jakiegoś technologa. Ale dlatego, że naszym największym problemem jest grzech i przebaczenie, Bóg przysłał nam Zbawiciela, posłał do nas Zbawiciela. Piotr w tym momencie wydaje się, że tej części jeszcze nie rozumiał. Nie rozumiał, bo widzimy to w jego reakcji na wiadomość o tym, że Jezus będzie musiał umrzeć. I to jest kolejny, kolejne przestrzenie jego widzenia, widzenia Piotra i widzenia uczniów, które się poszerzają, które stopniowo wzrastają, jak Ewangelia Marka się rozwija od tego miejsca zwrotnego. Piotr rozumiał tożsamość Jezusa, ale nie rozumiał planu Jezusa. Nie rozumiał drogi Jezusa. Nie rozumiał, jakim Mesjaszem Jezus przyszedł być. Nie rozumiał, co to znaczy za nim chodzić. Nie rozumiał, że droga do korony jest drogą krzyża że droga do chwały jest drogą cierpienia nie rozumiał że głównym problemem jest grzech człowieka przed Bogiem i dlatego głównym rozwiązaniem które zapewnia Bóg jest odkupienie z tego grzechu jest znalezienie ofiary zastępczej w miejsce tych którzy gdyby karę mieli po niej sami musieliby ponosić się wiecznie w piekle ale mesjasz przychodzi aby być mesjaszem który z tego problemu ratuje. I to dlatego czytamy w 8:30 w 30 wersecie i przykazał im, aby nikomu o nim nie mówili. Nie rozumieli, że Jezus przyszedł nie aby dzierżyć miecz, ale by trzymać ręcznik sługi, opasać się ręcznikiem sługi, który przychodzi umywać nogi tych, którym przyszedł służyć. Oni nie rozumieli, nie rozumieli, że On nie jest tym, który. On nie przyszedł, aby przynieść pomstę, lecz, żeby złożyć ofiarę. On nie przyszedł, aby sprawić cierpienie, ale aby cierpieć i złożyć siebie jako okup za wielu. Tego Piotr wydaje się jeszcze nie widzieć. Tego wydaje się jeszcze nie rozumieć, mimo że już rozumie właściwie tożsamość Jezusa. Więc Jezus nakazuje im milczeć. Od teraz jednak Jezus zacznie ich uczyć prawdziwego znaczenia tego wyznania, które złożył Piotr. Wszystko w Ewangelii Marka prowadziło do tego wyznania, a jednak, mimo że to wyznanie było właściwe, było ono napakowane niewłaściwym przekonaniem o tym, co ono faktycznie znaczy w tym czasie i w sposobie. Jaki Mesjasz przyszedł zrealizować swoje dzieło i od tego punktu zwrotnego, do którego wszystko prowadziło, Jezus zaczyna wyjaśniać, co to znaczy, co to wyznanie, które złożył Piotr, ono faktycznie znaczy w misji, w tożsamości mesjańskiej Chrystusa. Jako tego, który staje się okupem dla wielu, dla swojego ludu. Kim więc jest Jezus? Za kogo Ty Go uważasz? Za kogo Ty Go uważasz? I ostatecznie Twoje opinie na jego temat nie mają znaczenia. Bo jest ogromna różnica pomiędzy tym, co nam się wydaje, a tym, co jest. Jest różnica pomiędzy opinią a rzeczywistością. A to, co ma znaczenie, to nie opinia, a rzeczywistość. Rzeczywistość. Czy wiesz, że Jezus jest Mesjaszem? Że jest Bożym, obiecanym królem? Jest tym, który będzie sądził świat. Jest tym, który będzie sądził świat. Czy wiesz, że On jest światłością świata, że jest chlebem życia? Czy wiesz, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Niego? Czy wiesz, że jest dobrym pasterzem? Czy znasz Go jako takiego? Pasterzem, który kładzie życie swoje za owce? Czy wiesz, kim jest Jezus? Czy wiesz, jaka jest rzeczywistość? A jeżeli wiesz, to co to znaczy podporządkować się tej rzeczywistości? Na to spojrzył następnym razem. Co to znaczy iść za Jezusem, który jest takim, a nie innym mesjaszem? Ponoć w pewnym kościele za granicą kiedyś pastor. Z tego kościoła przebrał się za bezdomnego żebraka i usiadł przy wejściu do swojego kościoła w niedzielny poranek, zanim jeszcze ludzie zaczęli się schodzić, aby tam siedzieć jako taki brudny, brzydki. Zakamuflował się dobrze, tak że ludzie nie byli w stanie go poznać. I kiedy przychodzili obok Niego, no to lekceważyli Go, kiedy ludzie schodzili się do Kościoła. Lekceważyli Go, a niektórzy nawet czynili jakieś niegrzeczne komentarze w jego kierunku. Potem, kiedy nabożeństwo się zaczęło, Pastor wszedł do Kościoła, ujawnił się, że to był On i ludzie byli niezwykle zawstydzeni. Pamiętajmy, że nierozpoznanie Jezusa za to, kim On rzeczywiście jest, będzie w skutkach o wiele gorsze niż tylko zawstydzające. Będzie tragiczne dla Ciebie, dla Twojego życia teraz i dla Twojej wieczności. Nie rozpoznanie tego, kim jest Jezus. Jeżeli rozpoznajesz Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela, jakiego potrzebujesz i Pana Twojego życia, to to jest dzień, żeby chwalić Pana. Że On otworzył Twoje oczy, że zamiast być obiektem Jego gniewu, dzisiaj jesteś obiektem Jego wiecznej łaski, którą On jedynie będzie pomnażał w stosunku do Ciebie, z powodu tego, kim się stałeś dla Niego w Chrystusie. Jeżeli masz inną odpowiedź wciąż na ten czas, co do osoby Chrystusa, to musisz wiedzieć, że fakt, że dzisiaj oddychasz, jesteś tutaj i słyszysz te słowa, i ten fragment jest przed Twoimi oczyma, to to znaczy, że masz jeszcze czas, by coś zmienić. Że Bóg przedłuża czas łaski dla Ciebie. Jeśli nigdy nie rozpoznałeś i nie uznałeś i nie zaufałeś Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, jako temu, który jest Chrystusem, Mesjaszem, Królem namaszczonym przez Boga, to dzisiaj jest dzień, w którym musisz to zrobić. To jest dzień, który może być dniem Twojego zbawienia. Jeśli On wzywa Cię, jeżeli jest cokolwiek wewnątrz, co czujesz, że wzywa Ciebie, zastanawiasz się nad tym, to możliwe, że to Duch Święty działa w Tobie, by przekonywać Ciebie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, abyś przyszedł do Niego i znalazł łaskę. Aby ten dzień był dniem łaski dla Ciebie. To jest czas, byś to zrobił. Jeżeli Duch Święty działa w Tobie, woła do Ciebie Boże Słowo – Usłuchaj tego wezwania i przyjdź do Jezusa, przyjdź teraz. Nie zwlekaj.